Bardzo. Kosz. No i tak właśnie wygląda początek kawy Horlików. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał właśnie, gdzie jesteśmy na boisku. Jest ze mną część ekipy Fantasy. Siema, witam. No i zapowiada się fantastyczna zabawa. Słuchajcie, dzisiaj pogramy w piłkarskiego zbijaka. Ja się ciągle boję, że ktoś mi coś zrobi tutaj, naprawdę. Ale Kamyk widzę, świetnie się bawi, to jest najważniejsze. Teraz już wiadomo, kto jest największy śmiecie w ekipie. Ja wychodzę. O nie. Ten będzie obrażony na tego. Ja proszę, ty jest. Drama! Żartujesz? Nie. Będziemy grać 2 na 2. Już wam mówię, jakie są zasady. W pierwszej części będziemy zdobywać punkty życia. Jest 10 koszów, uderzenie w cel daje drużynie jedno życie. Następnie przejdziemy do zbijaka na tym pięknie przygotowanym polu. Oczywiście nie możemy przekroczyć linii środka, piłki będą 4, a pole co jakiś czas będzie się zmniejszało. No i zobaczymy, kto pierwszy kogo ustrzeli. Dobra, jako że z Devem podobnie się ubraliśmy i to był akurat przypadek, zrobimy tak, że dzisiaj ja w drużynie zagram z Devem, jako że Manchester United, a tutaj chłopaki zagrają sobie ze sobą, bo to tak jak będzie. Człowiek taki... Dobra, także strzelamy, zdobywamy życia, możecie zaczynać, jako że dobra. Gorsze kluby. Arsenal, nie? 4 na 5, nie? Arsenal, rozumiecie, nie? Tak czy inaczej, jest 6-4, czyli jakby 6 żyć ma Koza z Kamykiem oraz 4 życia mam ja z Devem. A teraz układamy pole do zbijaka, no i gramy. 3, 2, 1, no i pozwolę sobie troszeczkę tutaj jeszcze dodać parę słów podczas tego całego meczu, spotkania. Oczywiście ja oraz Dev jako czerwoni, inokolorowi to Kamyk z Kozą. No nie oczekujcie, słuchajcie, tutaj umiejętności rodem z Manchester United. Wystarczy popatrzeć na te wspaniałe sylwetki atletyczne, jak poruszają się po tym boisku, by stwierdzić, że oni raczej w piłkę nigdy nie grali. Ale liczy się zabawa. Uciekanie oczywiście przed piłką, na tym polega zbijak. Pierwsza runda za nami, nieudana z jednej i z drugiej strony. Zawsze staraliśmy się jakoś tutaj wymyślić technikę, jednak potem wychodzi coś takiego i w sumie jest nadal, nikt nie stracił życia. Przewaga oczywiście Kozy oraz Kamyka, którzy mają 6 żyć, my z Devem mamy 4. No ale zobaczmy tutaj Dev, a jednak nie, widzicie, patrzcie, skupienie, uderzenie, no i nic z tego nie wyszło. A dalej, co tu się wydarzy? Koza mocno po ziemi i mi piłka w tym momencie uciekła, przez co Koza będzie mógł zabrać i ma dodatkowy strzał, przez co teraz już za każdym razem będzie 3 piłki po jednej stronie, aż do zmniejszenia boisk. Uderzenie Deva, Koza potrącił prawie kosz, no i Dev musiał uciekać, żeby nie dostać. Niewiele brakowało, kolejna runda. No, teraz jak to rozegrałem? Teraz my mamy 3 piłki oczywiście. Że nie Kamyka, no dość śmieszne, nie czarujmy się. Dev nie wie, co się dzieje, ucieka przed moimi piłkami, ale to on musi uderzać w naszych przeciwników. A, to też szczerze, takie średnie bym powiedział. No i teraz Koza myśli, że się schował za koszem, no ale co mu powiedzieć, że on aż taki niski nie jest, Koza, bez przesady. No i teraz oczywiście oni mają 3 piłki, Koza oraz Kamyk. Ja starałem się po ziemi, nie udało się. Teraz mocno Koza, ale poślizgnął się niczym profesjonalny piłkarz przy wykonywaniu rzutu wolnego. Nic z tego nie było. Zmniejszyliśmy pole, żeby troszeczkę łatwiej było trafić, ale Dev uderza tak, że no, w sumie nic to nam nie dało, prawda? I uderzenie jednego i drugiego. No i prawie. Koza już się uszczycił i nie wiem, jak on tego uniknął. Naprawdę, z mojej perspektywy to wyglądało jak, że prawie dostał. Uderza Kamyk i ucieka od razu do tyłu. Koza jeszcze.
Dev jak zwykle pomocny. Jeszcze jedno uderzenie, znowu trzy piłki będą po stronie Kamyka oraz Kozy. Robi się niebezpiecznie, Dev dostaje w pewnym momencie, no i stracimy życie, jest 6-3. Robi się gorąco, no i Dev musi opuścić boisko w tej rundzie, jako że oczywiście dostał. No ale, słuchajcie, ja przychodzę z odsieczą i uderzenie, headshot prosto w Kozę. No i dzięki temu mamy 5-3. Wszyscy wracają na boisko, nowa runda. I kto tym razem popisze się fenomenalnym uderzeniem? Na pewno nie Koza. Jeszcze Dev stara się znowu po ziemi, taki flaczek troszeczkę. No sorry Dev, no nie tego oczekiwałem od ciebie. No ale z drugiej strony, słuchajcie, nie wiem co tu się wydarzyło. Nie wiem co tu się wydarzyło. Chciałbym, żeby to lepiej wyglądało. Kamyk niszczy mi koszę. Kamyku, następnym razem jak będziesz chciał mi zniszczyć koszę, proszę z góry mi zapłać troszeczkę, no bo to jednak troszeczkę kosztuje. No a nikt nie chce mieć strat po odcinku, prawda? Nie aż taki, chyba że moralny. No ale moralne straty my zawsze mamy. Widzicie, muszę jakoś sobie radzić. Prawie nogi nie złamałem na tym koszu. Jak zobaczycie moje nogi, no to nie dziwcie się, że prawie się złamałem. Ja, a nie kosz. No idziemy dalej. No i znowu czerwoni nieudanie. I tym razem już Kamyk widzi. Kamyk widzi, że ma tutaj szansę. Dev ucieka. Robi jak galopująca gazela. Uniki natomiast w końcu ustrzelił go głaz. No i mamy znowu straty życia. Niedobrze to wygląda. No jaki to... Kuba, co to jest za strzał? Powiedz mi. Ja wiem, że mówię o sobie teraz, ale to było żałosne po prostu. Kamyk, jeszcze uderzenie. Skacze tutaj Dev. Stara się jak może, żeby uciec od tego właśnie całego zamieszania. No ale on już widzi. Kamyk widzi. Kamyk uderza. No i nic z tego. Nic z tego. Nie wspomniałem o tym, ale jak pewnie zauważyliście, pole się troszeczkę zmniejszyło po raz kolejny, żeby ułatwić nam strzelanie w siebie, żebyśmy mieli mniej do ucieczki, a tutaj Kamyk dostaje bardzo ładnie i musi opuścić boisko ode mnie. Stracili życie, ale oczywiście co zrobił Koza? Uderzył Dev. Jeszcze mnie, ale oczywiście to się nie liczy. Dev się tylko liczy i dwie drużyny straciły punkt, co ustawia ich oczywiście w idealnej sytuacji, bo wystarczy, że jednego z nas trafią, Deva albo mnie, no i oni wygrywają. No i Kamyk, jak się zawisnął, tak dostałem. Ale muszę powiedzieć, że bawiłem się wyśmienicie. Mam nadzieję, że wy też. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i sprawdzić kanały chłopaków. Oczywiście Dev, Koza oraz Kamyk brali się udział. I nagrali się... kto wygrał jeszcze. Wygrał ci, którzy nie powinni wygrać. No i tam też nagraliśmy u nich orliki, więc sprawdźcie to. Trzymajcie się na razie. Na pa. Ja chciałem tylko dodać, że standardowo nagroda najgorszego piłkarza będzie dla mnie. To jest Dev i Urbex. Halo, co tam jest? No tam jest napis.